Cześć Oliwie, co robisz? No cześć, generalnie tutaj jak widać szykuję składaka na Dakar. No to taki będzie mocny składak, bo tutaj jak widać jest przednie zawieszenie zupełnie od innego roweru i będzie się tym jeździć jak na Harley'u, ponieważ taka będzie pozycja, już testowałem. Będzie na pewno bardzo ciekawie. Teraz jeszcze tylko hamulce zrobię i już będzie gotowy do jazdy. Czyli co, to jest taka hybryda Wigry 3 z rowerem górskim, tak? Tak, Wigry 3 z rowerem górskim. Normalnie jak na Dakar. Dobra, czy hamulce działają? Żyleta, moi drodzy, żyleta. No co, musiałeś tu coś obcinać chyba z przodu, co? Tak, tutaj szlifierką skróciłem cały ten słupek. Łożyska wymieniłem, wyczyściłem, wszystko jest git. Kierownicę tutaj ładnie skręciłem. Tu jeszcze widzę kabelki leżą, to sobie potem... Te kabelki na razie będą niepotrzebne, trzeba będzie je jakoś usunąć. O. No dobra, to wyprowadź, co to jest? Ja nie wiem jak to opisać, to jest po prostu zarąbiste. To inaczej, czekaj, dobra, stój, bo to tak... Czekaj, bo to tak, przednie koło większe od roweru górskiego, tak. A tylne normalnie w składach zachowane, tylko wymienione są na widełkach cała ta kierownica od roweru górskiego. Zarąbi. I co, ty chcesz teraz to spróbować, jak to jedzie? No, tylko poucinam te linki, żeby się w koła nie wplątały. No. I myślę, że można śmiało na tym. No, ale możesz tak chociaż, no nie wiem, testowo, bo to pierwszy test będzie, zobaczę, to w ogóle ruszy. Pierwszy test, pierwsza jazda. Czyli co, jedzie? Zarąbiście. No jedzie. No. I hamuje tylnym, ale musisz te linki teraz porobić. Czy to hybryda wyszła? Hybryda, no. Czyli szkoda, że jeszcze nie ma baterii. Jak hybryda, to powinna mieć baterię. Nie. Żadnych baterii tutaj nie będzie. Ja nigdy do żadnego motocykla, ani do żadnego projektu baterii nie włożę, bo to jest po prostu hańba, hańba dla projektu. Ja też tak uważam. No dobra, czyli rób sobie dalej, smaruj. A tutaj widzę, leży ten rower górski. Tak. Ściągnięte jest tutaj z niego właśnie te widełki, kierownica, tak? On się popsuł, więc... Tak, bo on ma 20 lat. Szkoda go na złom oddawać, to trzeba na części go. No to ma 20 lat i do niczego nie był potrzebny, a tu można zawsze coś... Najważniejsza jest innowacja, nie, Oliwier? Tak. No dobra, rób sobie dalej. Pokaż. No dobra, odetnę te... Poczekaj, go postawię, pokaż go jeszcze z boku. Dobra. No ciekawie wygląda. Czyli... No i tak to właśnie jak Harley wygląda. I to najważniejsze jest to, że ma się pomysły, nie? No. Dobra, ty z tymi linkami porób z tą kierownicą. Tak. No. Potem pokażesz testy z jazdy. Mhm. To co, działa, ja uciekam. To do zobaczenia.